Także witam Was w podsumowaniu ze vlogu z podsumowania sprzedaży byków. Może trochę być słabo słychać, bo dzisiaj pada deszcz tak na zewnątrz. O, widzicie. Mamy dzisiaj 6 sierpień. Cały dzień pada. Byki były sprzedawane tutaj w czerwcu, około tam 20 czerwca te dwie kwatery. To tam brat nagrał je, nic nie mówił, bo mnie nie było wtedy w domu, byłem na wyjeździe. Były sprzedawane dwa kojce, było to 16 sztuk. Tam będzie kawałek urywek, jak one wyglądały przed sprzedażą. Ich średnia waga z tych 16 sztuk wyszła 680 kilo. Cena to 8,80 brutto, mówię cenę brutto. No i weźmy tak w miarę dobrze. No tutaj było, na filmie nie wiem czy będzie wiecie, ale było tam 4 sztuki takie małe, trochę młodsze od nich. Nie wiem jakie one były w wieku, nie powiem wam, ale myślę, że nie miały na pewno jeszcze 2 lat. Może jakieś tam pojedyncze sztuki, na pewno nie wszystkie. I tak, teraz zakupiliśmy na miejsce tamtych 16 sztuk i nie nagrałem nic, sprzedaliśmy te simentale, które były w pierwszej kwaterze, tam na samym początku tamtej wiaty. Nie mam nic nagrane, bo to wyszło tak na szybko sprzedaż, nie zdążyłem nic nagrać, to będą zdjęcia jakieś tam, się wstawię zdjęcia, jak one wyglądały. No i ich średnia waga wyszła 730 kg z 7 sztuk. No i cena tam już była lepsza, bo była cena brutto, to 10 zł. Więc tamte sztuki już wyszły bardzo fajnie. No i na miejsce ich wszystkich zostało zakupione tutaj 20 sztuk odsadków Herefforda. Jeszcze 2 sztuk nam brakuje, no bo było tam, gdzie kupowaliśmy te sztuki, tylko 20, a potrzebujemy 22 sztuki, żeby te 3 kwatery zapełnić. Także jeszcze 2 sztuki mamy do kupienia. Jakby ktoś oglądał filmik i ma może 2 odsadki w takiej wadze jak te, gdzieś około 250-300 kg, to chętnie kupimy 2 sztuki. Tutaj mamy województwo mazowieckie, no chyba że dowóz, więc chętnie kupimy 2 sztuki w takiej wadze 250-300 kg, żebyśmy mieli już 3 kwatery zapełnione. Tutaj jak będziemy wybierać obornik, to je przegonimy tam do pierwszej i tu się ich rozdzieli. Także tak one wyglądają. No one przyjechały do nas ze 3 tygodnie temu i średnia waga była 260 kg wszystkich 20 sztuk. Wiadomo, są mniejsze, większe, ale ogólnie byki w dobrej kondycji, bardzo dobrze pobierają nam tutaj paszę. Nie ma problemu, nie było problemu jak do tej pory odpukać z żadnymi chorobami czy z czymś. Na razie wszystko jest w porządku. Byki, jak mówię, dobrze pobierają paszę. Nie było żadnych biegunek ani niczego, jakiegoś kaszlu. Wszystko jak na razie dobrze. Wszystkie są czerwone, bezrożne, tylko jedna sztuka, jak widać, która jest czarna. Jakiś mieszalnie jest trochę może bardziej, ale też jest bardzo ładnej budowy. I ogólnie wszystkie byki mi osobiście się podobają, bo teraz wiadomo, w takim okresie letnim jest problem z kupnem odsadków. Nam się tutaj udało kupić te 20 sztuk. No i tyle, może wam pokażę jeszcze wszystkie byki jak wyglądają. Tutaj jest te 8 sztuk kupione z odpajalni. Też już rosną, mają dziś, myślę, że są w takiej wadze jak tam, gdzieś 250 kg, może trochę ponad. Także też się ładnie chowają. No jeden miał trochę problemy tylko z płucami, ale dostał antybiotyk i już jest lepiej, widać poprawę. Tutaj Litwiny, które zakupiliśmy na samym początku roku, dokładniej w Sylwestra, no już teraz mają, myślę, że pod 600 kg. Też się naprawdę ładnie chowają. I przede wszystkim są bardzo grzeczne, nie wariują. A to jest oczywiście plus duży tego. No i tutaj ostatni kojec mamy. Tu mamy te limuzeny i blonda kita, charolais. No to są naprawdę bigi rasowe, to widać. Teraz sobie akurat leżą, miały posłane, także mają sucho, sobie leżą. Ale no ich budowa to jest kapitalna. Tylko żeby za nie otrzymać dobrą cenę przy sprzedaży. Chyba że jak ktoś jest zainteresowany, może na jakiegoś rozpłodnika czy coś, to też możemy sprzedać, nie ma problemu.
akurat te są bardzo ładne, te limuzeum to są 100%. Te Charolais i te białe nie wiem, ale limuzyny są na pewno 100%, to jestem pewny tego. Nie wiem, czy mają żółte karty, ale chyba nie, ale no, bo jak one, może teraz nie będę ich wstawał, nie będą wstawać, ale niech sobie leżą, ale no, byki są pierwsza klasa. No i tam jak mówiłem, mamy ten pusty koniec po tamtych simentalach. Tu jakie zdjęcie będzie, jak one wyglądały. No i byki mamy zakupione, także teraz kolejna sprzedaż to będzie tych sztuk. Tutaj jeszcze nie wiadomo kiedy, ale no myślę, że jeszcze jakieś dwa miesiące, no ja może dłużej niż dwa, około na jesieni gdzieś, to wtedy też będzie nagrane. No ale to są te byki naprawdę ładne, rasowe. No, nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo dach, deszcz wali w blachę. Już jesteśmy po żniwach, jeszcze tylko została słoma, ale czekamy na pogodę. O, tutaj wstał Litwin jeden, zobaczcie. No ładny byk, płaski. No, jesteśmy z nich zadowoleni. Także może jeszcze przejdę wam do tamtej wiaty, pokażę jak one wyglądają i to będzie na tyle. O. No to także teraz jesteśmy w drugiej wiacie. No, widzicie? To znaczy, to są HF-y, jak szaleją. Tutaj mamy te HF-y, no już są byki też duże naprawdę. Tutaj nam jeden limuzyn. Jak wybieraliśmy obornik i po wybieraniu oborników pod spodem, pod bramką się przecisnął i przeszedł do nich. Ale to jak będziemy wybierać obornik, to się go przegoni. No także co, byki rosną, jedzą bardzo dużo. Około, tutaj zostało teraz 46 sztuk. Jest w tej wiacie. No i jedzą tonę stopaszy dziennie. Także sporo. Tutaj mamy, jak mówiłem, ten najlepszy sort. Tu jest od prawej BB. Tutaj obok jest takie biało-czarne, ale też naprawdę ładny byk. No i tutaj są te mieszanki limuzenem. Mieszanki, zaznaczam mieszanki, żebyście potem nie pisali, że nie wiem jak wygląda byk rasowy. Mówię teraz, że są mieszanki. Tutaj jest to. No i tutaj takie, jak wiecie, pamiętacie, może takie średnie były odebrane, ale też są naprawdę ładne byki. Tutaj jakieś też są z cimentalem. Głównie z cimentalem, białe głowy. Jakiś Montbaliard może, tutaj jakiś ten, to nie wiem z czym on jest zmieszany. Widzicie, trochę jeżdżą po sobie. Ale tak to, byki rosną. Nie ma żadnych problemów z nimi. No jeden tylko niestety trzeba było go wywieźć, bo nogę prawdopodobnie, nie wiem, gdzieś złamał albo wybił gdzieś w biodrze. No i przez tydzień czasu się mu to nie naprawiło. No i niestety trzeba było go wywieźć. A tu jeden nam z HF-ów. A tak to byki dobrze się hodują na razie. Też ładnie jedzą. No i tak to wygląda u nas. Skończyliśmy już drugi pokos. No bardzo późno w tym roku, ale tak wyszło z pogody. Najpierw padały deszcze, potem były żniwa. No i wczoraj skończyliśmy drugi pokos. Tam widać stoi 200 belek mamy go. Także już w tym roku mam gdzieś około 530-540 belek zrobione trawy, więc a jeszcze trzeci pokos czeka. Gdzieś może we wrześniu się uda skosić, także no na strawę raczej nie będzie problemów. Tam mamy pierwszy pokos. Tutaj teraz akurat pada deszcz, ale tam stawiamy w silosie, modernizujemy trochę silos. Z tamtej ściany pochyłej robimy pionową, ale to w jakimś innym vlogu wam pokażę, bo teraz nie będę chodził, bo deszcz leje. I pokażę wam też jak wygląda kukurydza kiszonka po ziemniakach. Już odkryliśmy, prawie już kończymy ją dawać. Także pokażę wam w jakimś vlogu jaka ona się ukisiła. No i to chyba tyle z byków. Takie podsumowanie trochę już z opóźnieniem, ale jakoś te byki sprzedaliśmy, no i tak teraz były żniwa, nie było czasu tego nagrać. No i to tyle w tym vlogu, trzymajcie się, cześć.